Kolej zbliża się pod oddział reprezentujący Akademię Wózk Lądowych. Dowódcą oddziału jest rzecznik Jacek Milewski. Dowódcą oczywiście panelowego jest podporucznik Matias Walde. Lotniczą Akademię Wojskową, dowódca pododdziału, poruszeń Kamil Kamiński, poruszeń Piotr Martyniuk, jest dowódcą Polski Sztandarowej. I prosto z gry w Polsce Ramach Kielski, grupa batalionowej wzmocnionej wysokiej obecności NATO. Jako pierwszy przed państwem pododdział reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki, o nazwie Thunder Hawks, dowodzi First Sergeant Anthony Lance. Sztandarowe jednostek wojskowych podległych dowództwu Generalnemu Rodzaju Sił Zbrojnych, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, 18 Dywizji Zmechanizowanej, 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, jest także poczet sztandarowy 14 Sumerskiego Pułku Przeciwpancernego, 1 Bazy Lotnictwa Transportowego, czy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, 1 Brygady Lotnictwa Wojskowego. Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej, 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, a ponadto poczty 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego z 3 Flotyli Okrętów, 8 Dywizjonu Przeciwlotniczego z 8 Flotyli Obrony Wybrzeża, 2 Chrubieszowskiego, 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, 4 Grodnickiego i 5 Tarnogórskiego Pułku Chemicznego, 1 Orzeskiego, 2 Mazowieckiego i 3 Pułku Saperu. Przerwę poczty reprezentujące Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z 1 i 10 Brygady Logistycznej, 3 i 4 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej. Są także poczty podległe dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej wystawione przez Brygadę Polskiego Stowu Lublin, Rzeszowa, Olsztyna, Ciechanowa, Aragona, Gdańska, Bydgoszcz, Łodzi, Kielc, Krakowa, Poznania, Katowice, Szczecin i Wrocławia, a także Centrum Szkolenia Wojsk, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Szkolenia Oficerstwa Sądu. Są również poczty sztandarowe reprezentujące Żandarmerii Wojskowej oraz dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Maszerujący przed Państwem żołnierze z flagami Rzeczypospolitej Polskiej Unii Europejskiej z okazji przypadającej w tym roku 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz NATO na uczczenie 25 lat Polski jako członka Sojuszu Północnoatlantyckiego. Flagi niosą podchorążowie Wojskowej Akademii Wytłumaczenia. Kobiet, widzę piękne mundury i żołnierzy z szwadronu kawalerii Wojska Polskiego. Kawalerzystów w defiladzie prowadzi porucznik Michał. Dowódcą pocztu proporcowego jest starszy towarzysz sztabowy Mariusz Maskryt. 34, 5, 4, 3, 2, 1.
dzień taki. Tradycją jest, że do wieczora jeździ na kolokarę, a na siłkach jedzą trębacze. Większość koni w skadronie jest właśnie maści gniadej. Ciekawostka, że dzisiaj na wywiadzie dowódca występuje na koni maści karej, czyli żywą. Pozostajemy z orkiestrą reprezentacyjną Wojska Polskiego pod dowództwem kapelmistrza majora Mariusza Żelazka, kapelmistrza majora Andrzeja Zarejny, tambur majora najstarszych orężu Tomasz Pieczka. Spójrzmy w niebo, defiladę lotniczą otwiera ugrupowanie dwóch śmigłowców Mi-24 z pierwszej brygady lotnictwa wielkostrądowych prowadzące śmigłowiec AH-64 Apache sojuszniczych wojsk amerykańskich. Ugrupowanie obrazuje stałkową technikę lotniczą, która zostanie zastąpiona najnowocześniejszym systemem uzbrojenia w postaci śmigłowców szturmowych AH-64 Apache. 13 sierpnia 2024 roku minister obrony narodowej podpisał umowę na zakup 96 sztuk śmigłowców dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kontrakt obejmuje pakiet logistyczny oraz szkoleniowy. Pierwszy sztuki tych maszyn trafią do Polski jeszcze w tym roku na zestaw leasingu, natomiast na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej śmigłowce wejmą w roku z miejscem bazowanym Panie i panowie, oto nadlatuje śmigłowiec S-70i z jednostki KRON w towarzystwie dwóch Mi-17 Sił Powietrznych Republiki Czeskiej. Śmigłowiec sikorski S-70i to międzynarodowa wersja osławionego w świecie średniego wielozadaniowego śmigłowca UH-60M Lecho.
Śmigłowiec przeszedł wiele modernizacji, podnosząc jego właściwości techniczne oraz poszerzając możliwości operacyjne. W wersji S-70i produkowany jest również przez zakłady PZL Mielec i eksploatowany na całym świecie przez wszystkie służby mundurowe. Śmigłowiec Black Hawk jest to średni śmigłowiec przeznaczony do wykonywania szerokiego wachlarza zadań od wsparcia ogniowego operacji specjalnych przez desantowanie, transport i ewakuację powietrzną operatorów wojsk specjalnych. Już do nas nadlatują w ugrupowaniu Delta zespół akrobacyjny Orliki z 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Założeniem tego projektowania samolotu było zachowanie właściwości lotno-pilotażowych zbliżonych do samolotów odrzutowych. Samolot zaprojektowano w celach szkolenia pilotów wojskowych, jednakże dzięki swym właściwościom technicznym zdolne do uczestnictwa w wielu krajowych i międzynarodowych pokazach lotniczych. Na niebie pojawiły się polskie jastrzębie, czyli samoloty myśliwskie F-16CD z drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego. Są zdolne do prowadzenia zarówno defensywnej, jak i ofensywnej walki z przeciwnikiem w celu zdominowania przestrzeni powietrznej, precyzyjnego atakowania obiektów naziemnych, kontroli lotniczej dosunięte obszarów i wskazywania obiektów do zwalczania oraz do prowadzenia rozpoznania. Ugrupowanie jastrzębi przeleciało w formacji LOT. Ależ to jest niesamowite widowisko. Proszę Państwa, chociaż piloci nie usłyszą, ale warto klaskać, warto dopingować. Szanowni Państwo, nad powietrzną zamyka ugrupowanie dwóch samolotów F-35 Armii Stanów Zjednoczonych. Samolot F-35 Lightning jest jednomiejscowym, jednosilnikowym myśliwcem wielozadaniowym w tej generacji. Zdolny do wykonywania misji bliskiego wsparcia, bombardowań i typowo myśliwskich zadań walki powietrznej. Osiągał prędkość 1,8 Macha, ułap 15 tysięcy metrów i jest zdolny przenosić różne kategorie uzbrojenia o łącznej wadze 3,12 ton. Polska podpisała umowę na zakup 32 samolotów F-35A. Panie kapitanie, wracamy na ziemię. Oczywiście wracamy na ziemię. I zapraszamy Państwa na dalszą część wyzwania. Pojazd interwencyjny Mercedes Vito. Wykorzystywany w czynnościach rozpoznania pirotechnicznego w czasie zabezpieczeń działań i czynności ochronnych. Samochód patrolowo interwencyjny osobowo-terenowy Toyota Hilux jest przeznaczony do zabezpieczenia działań patrolowo-interwencyjnych. I kolumna pojazdów Wojsk Obrony Terytorialnej, motocykl Kawasaki, kolumna WOD, dowodzi porucznik Jarosław Gryciuk. I pojazd czterokołowy Ład The Blade. Wystawiony przez 5. Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej dowódcą jest starszy kapitan Rafał Kur. A do trybuny zbliża się pojazd dalekiego rozpoznania Żmija. Był wykorzystywany m.in. przez polskich żołnierzy w czasie misji w Afganistanie. Produkuje go Polska Grupa Zbrojeniowa.
i do trybuny zbliża się z SSW Kołowy Transportu Opancerzony Rysunek z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą jest kapitan Michał Trzlander. ZSW zintegrowane z KTO przeznaczone jest do zwalczania niszczenia lub obezwładniania w różnych warunkach klimatycznych. Następny wóz ewakuacji medycznej na bazie kołowego transportera opancerzonego Rosomak przeznaczony do ewakuacji rannych i porażonych z pola walki. I kolumna pododdziałów obrony powietrznej i przeciwlotniczej PSR-a Pilica z 32 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, 3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej. Dowiedzony starszy kapral Paweł Jabłoński. Samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy SPZR Poprad przeznaczony do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach. Dowódcą Poprad jest starszy gorąży Tadeusz Majka. I za Popradem Malanarew. 15. Bołgarskiego Pułku Przeciwlotniczego 16. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą jest starszy sierżant Michał Zieliński. Przed trybuną Wisła Patriot wyrzutnia z kontenerami. System obrony powietrznej Patriot Wisła jako zestaw rakietowy średniego zasięgu jest przeznaczony do realizacji osłony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej kluczowych obiektów, obszarów wojsk oraz ludności. I kolumna wojsk rakietowych i artylerii, wóz dowodzenia Gladius z 18. Pułku Artylerii z Nowej Dęby, 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą jest kapral Paweł Sowa. 4 egzemplarze Gladiusa z 18. Pułku Artylerii z Nowej Dęby, 18. Dywizja Zmechanizowana. Dowódcą jest starszy kapral Marcin Żak. A następnie prezentują się do Państwa KTO Rosomak S z 14. Pułku Przeciwpancernego Suwa. Dowódcą jest starszy sierżant Robert Frydrych. Przeznaczony jest do przewozu obsług przenośnych zestawów PPK z PKL. Na podwórzu kołowym rak z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą jest starszy kapral Michał Babik. Moździerzy rak na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Rosomak. Jest to sprzęt wysokoopancerzony i użytkowany w Polsce. Wykorzystywany jest do wsparcia ogniowego działań bojowych batalionów zmechanizowanych. Współpracują w trybie automatycznym z wyznaniem dowodzenia i środkami rozpoznania. A przed Państwem kołowy wyjazd do Państwa zamiar 6.6. Wychodzi starszy kapral Paweł Byrdak. Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet Homar K. Egzemplarze z 18. Pułku Artylerii z Nowej Dęby.
już zbliżają się wozy dowodzenia HIMARS, pierwszej brygady rakiet w Toruniu, pierwszego dywizjonu rakiet w Orzeszu, dowódcony starszy kapitan Michał Żonko. A tuż za nim wieloprowadnicowe wyrzutnie System artylerii rakietowej wysokiej mobilności Lekka, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet zamontowana. Rakietowa Command Command Eagle oraz misję Launch Vehicle. Dowódcy jest pod Borusik, Marynarki, Kacper Mieczek. Pojazd rakietowy znany również jako nośnik rakiet, ciężarówka rakietowa lub pojazd wyrzutny rakiet. I kolejna pododdziała wojsk inżynieryjnych. Trał przeciwminowy Lekki Bożena. Przełożony na przyczepę samochodu Star 1466 z drugiego pułku z dowódcy jest i pojazd numerowania marzutowego Roba K. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Dowódcą jest starszy kapitan Bartłomiej Dawid. Most towarzyszący MS-20 na podwoziu samochodowym jest przeznaczony do urządzenia przepraw na przeszkodach wodnych i innych przecinających drogi ruchu i manewru wojsk w głębi ugrupowania taktycznego. I przed Państwem Kuchar, transporter z rodziny MRAP z pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej 18 Dywizji Zmechanizowanych dowódców jest następnie widzimy aparatownię obliczeniowo-analityczną skażenia na samochodzie Niemcz Hermes. Aparatownia ta wykrywa skażenia zainstalowane na podwoziach samochodów ciężarowych dużej ładowności i podwyższonej mobilności bez problemu z odtapieniem. I kolumna pojazdów państw sojuszniczych NATO stacjonujących na terenie Polski. General Hunter jest brytyjski. Dowódcą jest Corporal Foster i Corporal Jones. Kolejno będziemy oddawać na kolejne odpowiedź z rydyjski. To czołg podstawowe konstrukcji amerykańskiej. Najnowocześniejszy czołg na świecie. Następnie mamy okazję podziwiać M2A3 Bradley. Amerykański gąsienicowy bojowy wóz piechoty. O, kolejny 35 mm Gepard B2L z Rumunii. Samobieżne działo przeciwlotnicze Gepard wyposażone w dwie sprzężone armaty przeciwlotnicze kalibru 35 mm oraz własną stację radiolokacyjną. Nowy pierwotny wóz piechoty po przed nami trzy połowy jednostek wojsk pancernych Lokla. Przeznaczone do prowadzenia działań bojowych w dzień i w nocy. W każdych warunkach terenowych, a także przy organizacji może działać w terenie skażonym i napromieniowanym. Leopard 2HL w stosunku do Leopardów 2H4 otrzymał dodatkowe pancerzenie zwiększające odporność balistyczną i skuteczniejszą ochronę członków załogi. 12. Modernizacja przyrządów obserwacyjnych i lotniczych działu nowego dowódcy uprawiono system kierowania ogniem i celność 120 mm armaty czołgu, co znacząco zwiększyło możliwości ogniowe i